Witajcie, z tej strony Piotr Żyrka i witam Was na ostatnim odcinku serii What Remained of Edith Finks. Na odcinku takim bonusowym, gdzie sobie przejdziemy trzy historie, konkretnie George'a, Gusa i Sama. Jak widzicie, Sam i George jest zrobiony. A to dlatego, że zrobiłem to na odcinku, który niestety dostał blokadę przez prawa autorskie. Także... Znaczy, muzyka była tylko użyta w George'u, był ten utwór Jezioro, nie, był ten utwór Dziadek do orzechów. Oczywiście link do tego utworu, jak i cały poprawny tytuł, tam jaka to jest wersja i tak dalej, jest w opisie, jakby link zniknął, a my George'a teraz przejdziemy, a potem puszczę dalszą część odcinka, która nie była objęta prawami autorskimi. Także podchodzimy sobie do George'a. I co to jest napisane? Czy pamiętasz, jak Agregor, nie George, zwykły śmiać się, gdy mu myślał, że jest tak samo. Jak działo się coś zabawnego, coś co tylko nadawał. On tych widział. Także teraz jest Gregor. A. Myślałem, że widział rzeczy, których nam wszystkim umykają. I wy nic nie słyszycie, a jest taka fajna muzyka. Jeśli chcecie... usłyszeć tą muzykę, co ja... O, to są literki. Gregor. Nie George. Nie wiem, przepraszam za pomyłkę. Koniec kąpieli, Gregor. Czas, aby... O, i telefon dzwoni. Poczekaj, słoneczko. No. Także, jeśli chcecie mieć dosłownie takie same doznania, to zapraszam. Halo, sam przecież mówiłem, że nie chcę teraz rozmawiać. Oj, są kaczuchy. Ciekawy jestem, co widział. O, i kaczucha jedna. Jakie były jego świat? Także zachęcam, a jeszcze zachęcam do wbicia do linku w opisie. Tam jest link do Epic Game Store, gdzie można, tak bardzo przypominał mi Kelvina, gdzie można zgubiony w swojej wyobraźni. O, dobra. Czymkolwiek było to, co widział. O, jestem pewien, że był dzięki temu szczęśliwy. A więc możecie wbić do linku w opisie, tam jest link do sklepu Epic Game Store, z którego mam tą grę za darmo w ramach ich cotygodniowego rozdawnictwa. Wy możecie tam za podaj chyba 50 lub 30 zł, nie pamiętam w tej chwili, ale za jakieś śmieszne pieniądze kupić taką fajną grę. Także jak ktoś chce, serdecznie zapraszam. O, i skaczemy. O, dobra. O, wiem, jak głupio musiało to brzmieć. Że martwił się o niemowlę, które mogło być zbyt... ale czułem się, że się coś zmykło. Przykro mi, Gregory. Wiem, że zrobiłem wszystko, co było w twojej mocy. Zrobiłaś wszystko. Może gdyby nie zatelefonował. A gdy nie zadzwonił. Niech to szlak. Poczekaj i nie chcę, aby Gregor to słyszał. Gdyby tylko mógł nam opowiedzieć o świecie, który widział. No. Okej, jestem tak wiele rzeczy, o których nie rozumiem. O Gregorim. O wszystkim.
No, także. O, wiem jednak, że nie jesteś winny tego, co zostało. Także teraz wrócimy do tego odcinka, który jestem pewien, iż jest szczęśliwy. Który był nagrany pierwotnie i na pewno chciałem, aby tak był szczęśliwy. No. I to jest historia. O, przeser był. I to jest historia rocznego Georgia. No. Także teraz pozostaje nam historia. Gus i Sam. Także rozpocznij historię od nowa. Gus. Tak. I zobaczymy jeszcze tę historię. Nie wiem, jakoś nie zauważyłem, że tutaj trzeba było kliknąć. Aha, bo tutaj. Oj, historia Georgia. Can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. Dobra. A poem Wiesz, for że głos. Gus, who always said Który writing was a zawsze bad mówił, idea. że małżeństwo to Our zły father pomysł. never hit us kids, Nasz at least not ojciec very hard, rzadko before bił the swoje day my dzieci, mother said it's too przynajmniej much nie just for podparze, God, aż that he'd be mój dead before he'd brat see a swą wedding in our niechęcią yard. okazać się odważnie. Ślub w naszej ogrodzie wcale nie musiał. No, do góry. Dobra. To jest cienki czarek. Teraz zobaczymy, co będzie, gdy w górę polecimy. No powoli leci, powoli się wznosi. Zyskuje wysokość. Przelecimy na ten totalnie. Zyskuje prędkości. Halo, i teraz te literki, żeby zgarnąć. My father made him come, of course, but Gus stood Ojciec far apart, nauczył just przyjść. flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Aj, dobra. No. I tried to talk him out of it, Tak but though he'd chciałam never met me doń doszedć before, you don't need a Gusowi stepmom anymore, it's the I know, uczuć whatever. swych i nie chował niczego.
Tutaj nic nie ma. Tekstu żadnego. Który by mógł trafić? Nie ma tu tekstu już. A tu jest tekst. Gdy przyszedł czas na zdjęcie, ojciec skrzyknął, znak brzydki, lecz guz wyjścia odmowy unieść środkowy fal. Bardzo brzydki gest. O. Zerwał się wiatr straszny, przeleciał gęsi, lecz ludzie od namiotu po prostu pobiegli. No i co dalej? To literek nie widzę. A tu są torty. Lato niczym, lało niczym srebra, lecz nikt nie obawiał się, że zawali się namiot, co go ojciec spadł. Dobra. Kolejne. Może nie tak. Tu jest mój kolejny. Grom uderzył obok z pełnym furii rytm. Ojciec na to krzyknął głośno, bez muzyki. Chciałbym. No i leci. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Chciałem powiedzieć, że wszyscy wtedy o tobie i o plaży. But I didn't. Ale nie myślałem, że aż cię znaleźliśmy. No i taka oto przykra historia. She never talked about him, but mom told me once if I was a boy. W zasadzie nigdy o nim nie rozmawialiśmy, ale mama powiedziała coś tam. No 82 to przed tym. No i teraz sam. Ile on miał lat? Gus? 70-80 to jest 10 lat, to jest 12, to jest 13 lat. Sam. Powtórzymy historię sam. Sama. Strażak sam, też był taki. Sam spent his life shooting photos. Sam robił zdjęcia. Nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Oto, chodzi nam o ten list. Jest zdjęcie. Jest drugie zdjęcie. Don. Dam obiecuję ci, nigdy nie zapomnę tego weekendu. Tak jest. Ten wspaniały zostanie sobie na zawsze. Gdy będę musiał do czego jedziesz, jest wskazane. Mogę do przodu i tyłu. Nie powinniśmy się wyruszać. Chcę ci zrobić zdjęcie. I'm over here, Dad. Tutaj jestem, papa. What? O. Perfect. Idealnie. It's gonna rain the whole weekend. Będzie tak lało przez cały weekend. I will
never forget this weekend, Dad. Okay, ja nigdy nie zapomnę. Dobra, mam to. I'm gonna take some pictures, okay? Popatrz, tylko ostrożnie. Mam aparat, a proszę nie ciebie, dobra, gdzie teraz? Jest to dziewczynka. Jest ptaszek. O. To jej nie ma na tej wyspie. Nie należy. O jest. Hej! Hej. To na pewno zostaje. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here. Próbuję po prostu. You'll need to remember this. Musisz zapamiętać ci te wszystkie rzeczy, jeśli chcesz przetrwać. I'll be fine, Dad. Poradzę sobie. Thought he was gonna be fine? Wiesz, some guy who died. Don, I'm being serious. Dam mówię poradzę. No, Dad, you're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Nie było tu już od 20 lat. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Do fotografowania. Last time I was with my brother Calvin. Dobra, ostatni raz byłem z moim bratem Calvin. That was a great trip. Ale była ciekawa wycieczka. Your grandpa Sven taught us how to fish. How to build a fire. Yes, fish. We found an old logging truck. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot nie, a bug gdybym for you in no tak, time. Gdybyśmy sobie przypomnieli, gdzie była cieszka. Give me a minute to check the map. Daj mi chwilkę. Good eyes, Don. Jest jeden. Before you take the shot, let me get a picture. Żeby ci znicie. Teraz... Teraz musimy... Tata i ja. Let me get behind you. Czy naprawdę musisz to zrobić? You don't have to do anything. Great shot, Don. Świetny strzał. I'm proud of you, Don. Jestem z ciebie bardzo. Always remember that. Zawsze o tym pamiętam. Ja bym teraz możemy się ruszać. Sorry, Don, just gotta reset the timer. Przepraszam cię, Don. No, dobra. Dad, it's twitching. Tato, on się nie totally rusza. To zupełnie just normalne. Focus on the camera. Skup się na... Dad! Aha. I nas jeleń strącił. No, także niemiła dosyć historia. No i to jest tam. Z tych wszystkich historii to najbardziej chciałem usłyszeć od mojej mamy. Ale czemu nie mamy Gusa narysowanego? Aha, nie wiem. Historię Gusa też poznaliśmy. Także to by było... Tyle w tym odcinku i w całej serii The Edit Things, znaczy w całej serii What's Remained of Edit Things. Mam nadzieję, że wam się spodobało, to był taki bonusowy odcineczek na zwieńczenie serii, żeby pokazać wam te trzy ostatnie historie, których nie ograliśmy w normalnej fabule. A ja się z wami już żegnam, zachęcam oczywiście do kupna gry z linku w opisie, nic z tego nie mam, bo to jest normalny link do sklepu Epic Games Store, także możecie tam normalnie wejść. I tyle, zachęcam do wbicia na mojego Facebooka, Instagrama, do zostawienia lajka pod tym filmem, do zostawienia subskrypcji. Możecie napisać komentarz, co sądzicie o całej serii, co byście chcieli, następną serię na kanale. A ja się będę żegnał, tak na zakończenie mogę powiedzieć, że
jest cała na kanale utworzona playlista, więc jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków lub jeśli byście chcieli przypomnieć sobie inne historie, jak się gra zaczynała, to zachęcam, więcej odcinków z tej gry nie przewiduję. To jest zwieńczenie serii, bonus. Cześć. No i pa, pa.